No to. Zobaczymy, czy to się uda. Gościa ma problem z odpaleniem silnika. Pytanie, czy Eli. No chyba, że też przy życiu jeszcze został. Nie, na szczęście to nie. Można płynąć pewnikiem, nie jechać. Ale to można cofać jeszcze. Dobra, nie chcemy jej uszkodzić aż tak bardzo. Ale co tu? Faktycznie wygląda jak droga w jedną stronę. No ale skoro tak. O, tylko Eli. Dobrze, kieruj. Steruj. Tam wyglądał na wodospad, tak szczerze. Bardzo rwący potoczek przez Seattle. No i pięknie. Czy jeszcze dalej? Dobra, czyli będę wiedział, gdzie jest łódka, jakby co? Ale to nie o to tylko chodzi. To jest Eli niczym Robin Hood. O, ale tutaj warto było wejść. Nie no, spokojnie, wiem jak zlokalizować łódkę, no ej. Ale to jeszcze nie to miejsce. Trzeba ją wepchnąć z powrotem, czy... Samo cofnięcie? A, cofnięcie starczy. Dobra. Wow, dobry nawrót. No, tam widzę kolejną lokację, którą będzie można zwiedzić. Lodziarnie? Nie, chyba nie. No, że Eli jeszcze nie dostrzała teraz żadnej strzały, albo jakiś snajper się nie pokusił. O jakąś próbę. A ten płot... Wyglądał jak możliwy do sforsowania łódką. Ale z drugiej strony... Czy tu jest progres? No, przekonamy się zaraz. Przepłyń gdzie? Rozumiem, że tam gdzieś. Nie, dobra. Zaświerdziałem aż za bardzo progresem, ale chyba jeszcze tam nawet nie wrócę. Ten płot wygląda jak taki do sforsowania, ale tylko w jedną stronę. Niestety. Czyli potencjalnie mogłem coś ważnego ominąć. No, ale z drugiej strony, o! A jednak dało się, dobra. Nie, ciekawe, co mamy tutaj w takim razie. I czy mamy cokolwiek? No, warto było. No, chyba, że... No, chyba, że... Ej, możesz w dowolnym miejscu? Tak wysiąść sobie po prostu? No nie do wody. No, wejdź na łódkę. Dobra, z łódki tu. Nie. Nie rozumiemy się, Eli. Nie rozumiemy się, ani trochę. Chodzi mi o to... Żebyś tam. Ach, nie tam. Nie tutaj w lewą stronę, lewą burtą, tylko z dziobem, dziobem. Nie, bo serio, to wygląda, by tam można było wejść, jakby coś tam było. No, ale z drugiej strony, a może tam? O, na szczęście to jest kwestia dosłownie posadzenia tyłka na deskach. O, z tym cofaniem tak kiepsko to wygląda. Nie, ale tutaj widzę tym bardziej raczej nie. Nie, no dobra. Odpuszczam. Lecimy we właściwym kierunku. No teraz z kolei lecimy, jak już zobaczyliście. Czyli już teraz nie samochód nawet. Już teraz samolot. Nie, ale swoją drogą naprawdę świetna latarka, dajcie mi taką. Która aż tak już oświetla. Dobra, no widzę gdzie trzeba, no widzę, ale... Ale niekoniecznie chciałbym. Ej, dobrze, śruba się nie wkręciła. Eli, spoko, dajemy radę. Ej, tam było jakieś pomieszczenie. A można tak? Tak, tak, tak. No tu się oczywiście nie zmieszczę, fakt. No tam i apteczkę widziałem, no. Może odestać stąd wodę jakoś, ale... Chyba i tak będę musiał popływać, coś mi się wydaje. Ej, ale... Oj, nie mówcie, że zaklinowałem łódź. Nie. Ale może faktycznie... O, tutaj.
Tak, tutaj Eli nie wejdzie. No, żeż, kurde, Eli. No, proszę cię, no dawaj tu na górę. A z drugiej strony po co? Jak chyba tam miejsce było, to są schody jeszcze poza tym. Ale. Dobra, to jest łódka, idzie z tej strony wejść. No, Eli aż tak długich rąk nie ma. A, jakby co? Rozumiem, że duże ryzyko, że stracę maczetę zaraz. Jeszcze tak jeden posłany trup do piachu i może naprawiać. Tu jesteś. Dobra, szybki szkic do pamiętniczka. Później sprawdzimy talent artystyczny Eli. O, nie wiem po co, ale biorę. A, nawet nie zabieram, starczy, że odsunę. Świeży? Szczerze, wątpię, czy przed śmiercią zdążył zostawić taką wiadomość. Ale może. Bef, jeśli to czytasz już po mnie. Mam nadzieję, że zginąłem w blasku chwały, a nie jest zajebany przez jakąś bliznę. Mam też nadzieję, że pamiętasz, gdzie schowaliśmy nasze rzeczy. Kod to 70-12-64. Nic wielkiego, ale chciałbym, żebyś to miała. Bądź zdrowa, Randall. 70-12 Nintendo. Dobra. Gdzie jest safe? Może tu? Nie. A może właśnie... O. A może właśnie tu? Co dalej? Chociaż nie wydaje mi się, żeby w tej lokacji, bo to wygląda znowu jak progres. Tam już nie pójdziemy. O! Ale może tu gdzieś? Bo tu chyba widzę jakiś podręcznik. No nie mówię, że kolejny. Ej, nie wiem co podniosła. Ale znowu sejfu brak. Kurde. A coś można? Oczywiście, zmarnotrawiony. Młotow. No plus jeszcze tu bym mógł w tłumik zainwestować. W sumie w dużo rzeczy mógłbym. Gdybym chciał. To sprawia, czy to już warto zrobić? Nie, jeszcze nie. Wstrzymamy się. Dobra, póki co tylko ograniczymy się do tego, co faktycznie warto zrobić już w tym momencie. O, i proszę bardzo. W drugą będzie szybciej. Proszę. No. 70. Znowu w drugą byłoby szybciej. Ale. 12 i. Nintendo. Czyli 64. Jakikolwiek system skala, że jest dobry, jak się później pamięta. 6 cyferek. Dobra. Ej, prawie wszystko się przydało, ale to mnie martwi. Czemu tak? Ja już bym sobie postrzelał z chęcią. Ale pomoże lepiej, nie? Ale shotgunem to sama przyjemność. Ej! Aha, tak po prostu. Ale szczerze? Cofnąłbym się jeszcze do pomieszczenia. Tutaj. Tu coś może być. Takie przeczucie. Okej, i to już jest jakiś powód, żeby coś tutaj złożyć sobie. Na przykład dwie strzały, albo naprawić maczetę. Dobra, i tak zróbmy. Dobra, jeśli chodzi o broń białą, lepiej być nie może. No przecież, no właśnie, już chciałem mówić, że jawnie wygląda karta, czemu nie da się podnieść. Dobra, nawet nie podejmuję próby. Kałamarnica. Postać neutralna. Uuu, 100 i 100. Wypadałoby podjąć próbę przeczytania tego imienia. To niesłychanie inteligentna, pozawymiarowa istota, długo uważana za stworzenie mityczne, o którym opowiadają przesądni żeglarze. Przybrała postać olbrzymiej bioluminescencyjnej kałamarnicy i ukrywa się przed podobnymi sobie istotami. Spodobały się nasze morze i oceany oraz różnorodne formy życia, jakie można w nich napotkać, niestety. Sefl-Hophad? Wyróżnia się nie tylko inteligencją, ale też temperamentem, który mu daje ujście, używając swoich macek do popełniania aktów terroryzmu skierowanych przeciwko statkom rybackim, tankowcom i innym obiektom pływającym, które istota uważa za zagrożenie dla oceanów. Naszą jedyną nadzieją może być Big Blue. Czyli ten wieloryb, tak? No ale to jest postać w sumie określona jako neutralną, ale akty terroryzmu neutralne? Jasne. I wiedziałem, że tak się da. No ale aż się nie chce wierzyć. Wszystko?
Ale tam pod nurt nie ma co, ale może tutaj jeszcze ktoś zostawił naboje, na przykład w wózku widłowym? Nie. A szkoda. A to spływamy stąd. Tutaj raczej wejść. Nic tu po nas. Wszystko wyzbierane. Tam może lepiej nie. Jeszcze. No tutaj autentycznie śmierdzi pustką, więc no. Uwaga. Prawa ścieżka. Szybka zmiana decyzji. Wariantywne sterowanie łodzią. To ujdzie. Już? No nie, serio, dokładnie, no. I w poszukiwaniu benzyny. Albo innego paliwa. Dobra, świetnie, ale bym miał na uwadze ten działający sporadycznie, a czasami nie, silnik. No i ten bug przy okazji. O. Ale... to nie umknęło mojej uwadze, cokolwiek to jest. Ups. Łódko, wybacz. I takim był mój zamiar, żeby cię uszkodzić. Tak, tak, jasne, zaraz tam podejdę, ale zanim to... no właśnie, to, ale to nie mogła być tylko jedna śrubka, no nie chce mi się wierzyć. Tak na zachętę. O, nie wiem za co to, z chęcią bym sprawdził. Może za znalezienie iluś tam ławeczek. Nie, za 27 śrubek na tunicję zrobię. Chyba, że coś chowa się na dnie. Ej, kurde, nie wiem... no to nie, no ile ja ominąłem w takim wypadku. Ja specjalnie nie nurkowałem w niektórych lokacjach, a tutaj no, podniosłem już parę rzeczy. Wiem, że po totalnym praktycznie omacku, ale no to się liczy, że podniesione. Ej, ile tam było? 27 miałem wcześniej, no to zobaczmy. Tak średnio ile mnie omija, nie nurkując wszędzie. No 41, no sporo. Na przykład stabilność shotguna. W sumie zmniejszony odrzut, podwyższona stabilność. Czemu by nie? Przy okazji można go umyć, wysuszyć. Nie wiem skąd miałaby wzrosnąć teraz stabilność tej broni. Chyba z rękojeścią coś się stało, ale... dobra, wierzę Eli na słowo, że tak wyglądają teraz statystyki tej broni. Max butelek. I tam główny progres pewnie, a tu progres poboczny, jeśli tak to można nazwać. Czy co, powinien tutaj nurkować? Serio, przeczesywać dno? Dobra, rzućmy jeszcze okiem. Dla świętego spokoju. Czy na pewno nic? Sorry. nie, to antena. Myślałem, że butelka. Może Mołotow. Ale mógłbym już tam. Ale jeszcze dajcie mi się rozejrzeć. Zresztą dziwne dźwięki z lewej strony. A tu? No Eli pewnie nie da rady. Nie chcę strzelać, ale... no ale upewnijmy się. Butelkę gdzieś znajdę na pewno. Aha. Czyli nie ma co. Nie tędy droga. No dobra, poboczny progres chyba czas wybrać w takim razie. Spokojnie, ta łódź nie utonie. Utonie dopiero wtedy, kiedy, nie wiem, Eli wpłynie na minę wodną albo coś w tym deseń. Ale na pewno nie tak po prostu, bo będę się obijał o barierki. Ups, no ale szkło na pokładzie, nic fajnego. Zwłaszcza, że pewnie zaraz coś będzie rzucić na ten pokład. Uciekając przed kulami. Albo coś w ten deseń. W dalszym ciągu nie wiem, czy zarażenie umieją pływać. Bo jeśli nie, to starczy iść do portu, wejść w całkiem wygodną, przestronną łódź i spokój. A później historia, rodem z Titanica.
Nie. Albo to jest Jesse, albo to Tommy. Ale popłynąłem w drugą stronę, to nie jest tchórzostwo, po prostu. Tam jest progres, a ja jeszcze nie chcę. Jeszcze chwilka, jeszcze moment. Tu coś połyskuje. No tu maksy same. No tu warto było przypłynąć, jakby nie patrzeć. Czemu ten gańc znowu jeden pocisk mniej? A, wyładowany w trakcie modyfikacji, ej, to ma sens. Ej, świetnie. O, a to bym pominął z kolei. Nie, dobra, tam oni cały czas strzelają. Ktoś tam krzyczy, nie, chyba była to Serafitka. Bardzo dobrze. Ale to znaczy tylko, że już tam powinienem być dawno i pomagać, bo chyba naszych biją. Albo nasi walczą. Po krzykach patrząc, to raczej ich nie biją. Wygląda, byśmy wygrywali. Ale chodzi o motorówkę teraz, czy... Może nie? Jako pomnika coś? Nic. Ale tak, na duży dystans wydaje mi się shotgun, że to jest słaby wybór. O, ale tu coś pewnikiem będzie i też dobre miejsce, żeby dokonać rekonesansu. I wydaje mi się, że to jest bezpieczne. Ej, ale to było dosyć głośne i bliskie, rzekłbym. Dobra, latarkę połączyłem. No, jak to mogło być pudło? To nie mogło być pudło. Zresztą miałem lunetę, czemu z niej nie skorzystałem po prostu. Piękny strzał w głowę. Czyżby jeszcze jeden? No, ale już długo celuje. Znaczy, jestem w ogóle widoczny w tej trawie? Pewnie tak. Bez zbędnego ryzykanstwa wychyliła się w miejscu, gdzie przed chwilą jej koleżanka dostała kulkę. Albo kolega. Bez zbędnego ryzykanstwa. Nie ma co. Czy mi się wydaje, że to będzie najlepsza miejscówka do snajpienia, jaka jest tylko możliwa? Albo stąd jakimś cudem się dostanę do wnętrza budynku. Co też byłoby naprawdę grubym połączeniem. A w ten sposób powiadasz. Oj, nie wiem, czy chcę tu dyndać teraz. Ale z drugiej strony, czy mam inny wybór? To zamknięte, chcę się koniecznie dostać na drugą stronę, bo tam widzę przedmioty połyskują. Dobra, skoro tak. Skoro tak trzeba, tylko nie, to nie, jak to było? Sprint? Żeby się huśtać? A właśnie, a jednak druga strona. No, powinno być wystarczająco. Jeśli chodzi o wysokość. No, by teraz mnie nikt nie zobaczył, będę fajnym celem treningowym. Dobra, no tak się spodziewałem, że to będzie otwarte. Czy warto było? Ej, no butelkę uzupełnić zawsze. List snajpera. O, to może być ciekawe. Ej, ale tu słyszałem kogoś. Więc może faktycznie warto? Ale to mieliśmy dwie notatki do przejrzenia. Od szłopaczu pierwsza z nich. O, ej. Jesteś wilkiem, ostrzeżaj Zaka i resztę, plotki okazały się prawdziwe. Po końcu kręci się nowy, zarażony. Wygląda, jakby się zmieniał w purchlaka, ale po drodze coś mu się odwidziało. Może mu za to spowodować te całe ulewy, nie mam pojęcia. Był powolny, więc łatwo udało się go zlikwidować, ale gdybym podszedłem go obejrzeć, wszystkie wrzody na nagle pękły. Mam położoną całą lewą stronę ciała. Też prawą. Czemu przeczytałem lewą? To musiał być jakiś kwas. Jeśli zobaczysz, że taki stwór taszy się w twoją stronę, nie zbliżaj się do niego. Okej, bardzo dobra rada. Ja tam staram się ich podpalać na dystans. It's fucking glorious.
Misza, podobno masz mnie zastąpić, pozwól, że powiem ci to i owo na temat tego gniazda. Blizny to podgniotłe gnidy, nie wystarczy wypatrywać ich na ulicach, obserwuj też dachy, skubaj mają snajperów. Nie zabijaj zarażonych, gdy blizny się pojawiają, zarażenie staną się ich problemem, a gdy już poznasz lokalizację blizn, powystrzelaj ich je jak kaczki. Wyrżnąłem dwójkę tych sekciarzy i właśnie patrz, jak zarażeni się obżerają, zajebisty widok. Tylko nie daj się przyskrzynić, obyś wytrwał jak najdłużej, obyś umarł bezboleśnie, Beck. Powinien mieć strzałę w swoim ciele. Ale raczej tu się wydarzyło coś innego. Dobra, czy my słyszymy kogoś? Z takiego dystansu? Nie, ale może kogoś widać? Gdzieś? Zresztą trzeba mógłbym tu po prostu wyskoczyć? Chyba mógłbym. Ej! A wy tak po prostu, no to ja łukiem spróbuję oczywiście. Skoro tak. Dobra, śmierć na miejscu. Czy to jest człowiek? To coś tutaj? Czy człowiek już sobie poszedł? Ej, w sumie to jest miejsce, które powinienem obczajać przez lunetę. Tak naprawdę. Ale właśnie, ale może... Może to coś da. No chyba się nie stłukła nawet. Podejrzewam, że rzucony koktajl Mołotowa wzbudziłby większe wrażenie. I może kogoś by... Ej, a jednak? Ej, wiecie co, mam mniej strzał niż pocisków w broni myśliwskiej, więc... okej. Dobra. Można i tak. Eli, co ty na to? Dobrze, było głęboko, ale... Naprawdę niewiele brakowało, żeby połamać tam nogi. Dobra, ale skoro to wszyscy ludzie i to były blizny... Ej, stop, gdzieś tutaj powinien być trup, no właśnie. Ach, Max w shotgunie. A tutaj? No ładnie się wykrwawiła, znowu nie był to strzał w głowę, ale to był w sumie jak karabin myśliwski, no to... Tu bym się zdziwił. Ej, szybko partyjka? Czymś mógłbym rzucić? Tym nożykiem Eli. Na przykład. Właśnie, czy tam warto? W sumie tam już byłem. Bo najbardziej majestatyczna lokacja tutaj, z pobocznych. A jeśli tu się nie da wejść do środka, to raczej nic tu nie ma. Ale sprawdźmy. No, kawałek suchego lądu. Czyli tu pewnie też chodzili i sprawdzali, czy przypadkiem mnie tu nie ma. Nie, dobra, to zostawiam łódkę tam. Jakby co nie jest na tyle daleko, żeby później trzeba było po nią płynąć w pław. Lecimy na górę, tylko tutaj faktycznie już strzelba zamiast łuku. Zwłaszcza, że w niej Max. O, no takich rzeczy, takich skarbów nie można pomijać. Ale zanim to... Tutaj coś może być. Blizny już raczej nie uświadczę. Ale tym lepiej, dla mojej eksploracji. Teraz swobodnie mogę chyba wszystkie pięterka tutaj zaliczyć. I posprawdzać. No, proszę bardzo. Już 4 dodatkowe śrubki, jeśli dobrze liczę. I 5. No, już niedługo jakieś ulepszenie. A może faktycznie warto zbierać na jakieś, które ma sens. A nie tak po prostu wydawać. Bo coś akurat mogę zrobić i akurat jest ławeczka. Kurde, gdybym tylko wiedział, gdybym tylko to wiedział. Ale w sumie wiecie, że warto mimo wszystko ją podmienić? Bo ta, która jest przede mną, jest jeszcze podlega możliwości naprawy, o, w ten sposób. Ale dobra, najpierw przeczeszę tą okolicę. Czy na pewno jeszcze raz nie zdarzy mi się jej użyć, przypadkiem. Albo celowo, to się okaże. Na przykład celowo, żeby wybić szybę. No, chciałem się zdziwić, że przy tych nic. No i kurde, Mołotow, no. Też czasami się zdarzają, ale też... Może nie biały kruk, ale na pewno zdecydowanie rzadziej niż apteczki. A tutaj? Szafeczki wiem, że ciut wyżej, ale...
Szkoda. Max czego? Cegieł? Znowu? No, liczyłem, że właśnie obejdzie się bez tego odparcia kolanem. No dobra, czyli z grubsza pięknie wszystko wyczyszczone. Więc teraz pozostaje jedynie podmienić maczetę. I lecimy dalej, tylko pytanie gdzie? Dobra, to mogę ulepszyć, czy tam naprawić. Ale właśnie, czemu tego nie podniosłem? To może być ważna wiadomość. Może od Abby, znowu do Julesa. A znowu warto by było obrócić pewnie. Jules, mam nadzieję, że kiedyś mi wybaczysz. Byliśmy zziębnięci, przemoczeni i głodni, gdy dotarliśmy do ich obozowiska. Pewna Serafitka otoczyła nas opieką. Nakarmiła ciepłą strawą, ugrzała kocami. Pełniowała miłością, traktowała nas jak braci, miała na imię Karen. Mieliśmy następnego ranka popłynąć jej łodzią do Haven. Wtedy posypały się kule. Pojedynczy napój rozerwał głowę Karen. Cały byłem w jej krwi. Rozpierzchliśmy się. Zachary oberwał, to byli nasi. Dwójka wilków minęli mnie. Chyba myśleli, że jestem więźniem. Zachary jest silny, wyliże się. Pochowaliśmy Karen i pomodliliśmy się za nią. Zachary nadał mi nowe imię, Emmet. Podobno to znaczy prawda. Ogoliłem głowę i pociąłem twarz. Ciekawe, czy byś mnie teraz poznał, Jules. Emmet. Wiadomości dla Julesa ciąg dalszy. I doszło do przemiany. Czy jedna blizny to są ci wyznawcy religijni? To raczej nie wygląda pokojowo zbyt. Zwłaszcza, że na początku trzeba się pociąć. Tak, wiem gdzie jest moja łódka, ale jeszcze nie chcę do niej iść. Choć w sumie chyba będę musiał. Bo podejrzewam, że trzeba będzie tam płynąć. Dobra, będę musiał faktycznie kraulem, czy... Nie, chyba jednak. Nie ma najmniejszego sensu zakładać kaptura, kiedy pływa się akurat w wodzie. Tu się z Eli zgadzam. Dobra, kolejny wiek z silnikiem, czy po prostu? Po prostu. To może warto byłoby go gasić, kiedy nie korzystamy. Jestem w mniejszym stopniu na pewno też przyciąga uwagę. Nie. Dobra, to już może... Czemu? No jednak trochę dziwnie się obraca tą łodzią. Ale tylko trochę, do przyzwyczajenia się. To jest droga do parku, tak? A, tu rozumiem, Eli nie dała brady, wpław. Za nic. Ja tak to obracam się, rozglądam, co tu może się kryć. Ale dziwny dźwięk przy skręcaniu, no w ogóle. Oj, zrobi się głośno. Jak tu przepłynę? Z jaką delikatnością. Dobra, te kraty trzeba będzie otworzyć. Ale to kolejnie zrobimy w następnym materiale. Z The Last of Us Part 2. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro. Cześć. Hej.